Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj krótki news, krótki film, ale chciałbym, żebyście się z nim zapoznali i mieli na uwadze, że jest taka akcja, bowiem Wargaming ogłosił i takie newsy już się pojawiają w mediach, że grają na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I chciałem wam o tej akcji dzisiaj krótko powiedzieć. Chodzi ogólnie o to, że na aukcjach WOŚP są wystawione dwie aukcje. Jedna dotyczy czołgów, druga dotyczy samolotów i tutaj macie wpisane, co wchodzi w skład takiego zestawu. Powiem wam, naprawdę jest to bardzo fajne. Sporo tutaj tego jest. Jest płótno namiotu polowego podpisane przez Challengera, czyli gościa, którego możecie oglądać na filmikach. To jest chyba baza jakaś tam Challengera, ale w każdym razie gościa poznałem, jest bardzo sympatyczny, z ogromną wiedzą, jest to były żołnierz i właśnie dowódca czołgu, także zna bitwy pancerne od podszewki i właśnie takie płótno namiotu możecie z jego autografem wyrwać. Do tego jeszcze jest duży plecak wojskowy, naczynie wojskowe, menażka, pasek. No jest trochę tego i są kody bonusowe na PZ-38H, na M3 Stewarta, na Locusta i kody zaproszeniowe 1000 zł 7 dni premium. Do tego jeszcze koszulka Jinx, koszulka Wargamingu, notatnik, dwa mini czołgi, breloczek, nieśmiertelnik i duża torba na zakupy. Zobaczcie, to wygląda na aukcji. Zestaw czołgisty World of Tanks. Na razie mamy 305 zł. Cenę licytuje 9 osób. Jeszcze macie 4 dni do końca. Zobaczcie, ile tego. To jest aż 15 pozycji, które wchodzą w skład tego zestawu. Tak się prezentuje to na zdjęciach. Oczywiście linki do tych aukcji będziecie mieć w opisie i no, znaczy po prostu pod filmem, więc będziecie mogli się z nim zapoznać na spokojnie, ale naprawdę wygląda to ciekawie. Drugi zestaw dotyczy gry World of Warplanes i tutaj troszkę tego mniej. Macie czarną torbę na ramię z klamrą, jakiej używa się do zapinania pasów w samolotach, pendrive, okolicznościowy plakat, biała koszulka, materiałowa podkładka pod mysz, bryloczek i duża materiałowa torba na zakupy z grafiką World of Warplanes. Na razie mamy 102,5 zł. Zobaczcie, wygląda to tak. Fajna jest tutaj, to jest torba. No wygląda nieźle, fajna jest też podkładka. Też całkiem przyjemna. Come fly with us. No taki zachęcający plakat, motywujący. No, także w sumie tyle. Miejcie na uwadze te aukcje. Oczywiście cały dochód z tych aukcji wośpowych idzie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Cokolwiek byście nie myśleli o wargamingu, o czołgach, o wośpie, to uważam, że tutaj warto się tym zainteresować, bowiem zbieramy dla dzieciaków i seniorów. Także było, nie było, są to naprawdę szczytne cele. Akcja jest ciekawa. No wiadomo, nikt na tym nie zarobi, jakiś sprzedawca, ale jeśli ktoś z was pokusi się o dorzucenie swojej cegiełki, jeśli wygra, to ma szansę dostać unikalne gadżety z jednej z dwóch gier, a z drugiej strony swoją wpłatą i swoimi pieniędzmi wesprze naprawdę bardzo wzniosłą i fajną akcję, jaką jest właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dobra, z mojej strony to tyle. Do następnego. Cześć!